Dziesiątki stoisk, piękne hostesy oraz profesjonalne prezentacje firmy z branży ślubnej. Tak można w skrócie podsumować zakończoną już trzecią edycję targów ślubnych w Kaliszu. Począwszy od zewnątrz, można było podziwiać wspaniałe limuzyny, a nawet karoce. Nie zabrakło również ostrowskich przedstawicieli działających w branży ślubnej. Jacku, co robi ostrowianin w Kaliszu? Co robi ostrowianin w Kaliszu? No, skorzystałem z okazji i możliwości wystawienia się na dzisiejszych targach ślubnych, które odbywają się tutaj po raz trzeci. Uważam, że jest to bardzo dobrze zorganizowana i bardzo profesjonalnie przeprowadzona impreza. No i skorzystałem z możliwości zaprezentowania naszego ślubnego Cadillaca. Właśnie, jak ważnym elementem w całej tej otoczce ślubnej, w tym wymarzonym dniu dla pary ślubnej, jest samochód? No myślę, że to każda para troszkę indywidualnie do tego podchodzi, ale chyba dla zdecydowanej większości par młodych jednak ma to jakieś znaczenie. I oczywiście zdecydowanej większości panowie młodzi decydują o wyborze samochodu. Często jest też tak, że wynajmują samochód, czy naszego Cadillaca, czy jakiegoś innego, robiąc na przykład pani młodej niespodziankę z tego i dowiaduje się o tym w dniu ślubu. Ale jest to dosyć istotnym elementem ślubu. Jakich doznań para młoda może w tym samochodzie doznać? Nie mamy tutaj dachu przynajmniej, tak widać w tej wersji. Znaczy, no, doznaję takich samych doznań jak każdy, kto kiedykolwiek przejechał się Cadillaciem z lat 60. Jest to no, typowy taki amerykański wielki krążownik zaopatrzony w potężną jednostkę napędową V8 7,5 litra o dużej mocy. Oczywiście tej mocy nie wykorzystujemy, bo przy wożeniu ślubów raczej jedziemy bardzo spokojnie i bardzo powolnie. No i dodatkowym walorem jest oczywiście to, że samochód jest otwarty. A ceremonia ślubna jest chyba taką uroczystością troszkę, gdzie jest taka święta zasada widzieć i być widzianym, czyli ta para młoda siedząca w naszym Cadillacu na pewno zyskuje z tego. Podjeżdżając pod kościół, widzą wszystkich dookoła siebie i jednocześnie wszystkie osoby oczekujące ich widzą ich już od samego początku. No, ważnym elementem tutaj jest też pogoda, tak? Jeżeli mają szczęście, jest pięknie, słonecznie, to praktycznie całą trasę dojazdu do kościoła i później przejazdu z kościoła na salę weselną jadą otwartym samochodem. Jeżeli pogoda jest średnia, to po prostu na jakieś tam dłuższe odcinki zamykamy ten dach. Ale wrażenia są naprawdę rewelacyjne. Czy nie ma obawy, że pani młodej fryzura się zepsuje od tego wiatru? Jest, tak. Przy większej prędkości tak. Jeżeli ten dystans pomiędzy kościołem a salą weselną jest duży mam na myśli tam powyżej 10 km, to oczywiście uprzedzamy panią młodą o tym, że pod wpływem wiatru może trochę jej fryzura ulec deformacji i, no i wtedy to jest jej decyzja już, czy zamykamy dach, czy nie zamykamy. Bo wieje, nie ukrywam, że wieje, tak. Największy wybór zgromadzeni na życzenie mieli wśród firm oferujących reportaże zdjęciowe oraz filmowe. I tu ciekawostka. Rodem z Ameryki przypłynął pomysł na fotobudki. Młodym parom proponujemy fotobudkę, czyli automat do robienia zdjęć. Jest to urządzenie, które drukuje zdjęcia w ciągu 12 sekund. Jest to fajna dodatkowa atrakcja dla Państwa młodych oraz dla gości. Goście sami robią zdjęcia, mogą drukować podwójne zdjęcia, wklejać bezpośrednio do albumu, wpisywać różnego typu dedykacje dla Państwa młodych. Gotowy album oddajemy zaraz po zakończonej imprezie. Fajna pamiątka, gotowa od razu, bez czekania na zdjęcia od fotografa, tam 3 miesiące czy pół roku. Rozumiem, że jeszcze goście mają do dyspozycji jakieś gadżety. Oczywiście, tak jak tutaj widać, zawsze przyjeżdżamy z pełnym kompletem gadżetów, cały stojak. Zapraszamy do korzystania, goście bawią się świetnie. Firmy z branży ślubnej, chcąc przyciągnąć klienta, oferują kilka usług dodatkowych w pakiecie. Nasza firma zajmuje się oprócz wideofilmowania fotografii ślubnej również produkcją artykułów ślubnych. Oferujemy je naszym klientom również poza usługami wideofilmowania. Te artykuły ślubne to są przeważnie jakieś podziękowania, zaproszenia. One są uzupełnieniem naszej oferty. W tym roku targowa promocja jest zaproszenia, kieliszki i inne artykuły grawerowane gratis. Salony sukien ślubnych prezentowały na scenie kolekcje, które mają w ofercie. Jedną z nich miała ubrana modelka Rita, znana z programu Top Model. Ogólnie interesuje
zajmuję się modelingiem i naprawdę to jest fajne, jak się wychodzi przed publiczność i można zaprezentować fajną kreację i przede wszystkim inaczej się czujesz, tak? W każdej kreacji inaczej się czujesz. O tancerki brazylijskie cię pytać nie będę, ale stałaś też koło Krzysztofa Ibisza. Jakie to było uczucie? Wiesz co, takie normalne, ponieważ ja już wcześniej go poznałam, grałam w Tancerzach, w serialu. I generalnie powiem ci, że nic nowego. Ale on jest wiecznie młody. No wiem, przychodzi różne operacje, jak wcześniej go widziałam, był trochę bardziej opalony, ale teraz jak zauważyłam, to już widać po nim tą starość. Galę ślubną prowadził wiecznie młody Krzysztof Ibisz, którego specjalnie nie trzeba nikomu przedstawiać. Panie Krzysztofie, dzisiaj gala ślubna, wielu młodych ludzi, wiele pięknych kobiet. A ja chciałem zapytać, jak pan wspomina swoje wesele? To pierwsze, to chyba najbardziej medialne z tego, co pamiętam. Pierwsze rzeczywiście było duże, takie uroczyste, w hotelu mnóstwo gości. Bardzo miło się bawiliśmy, a drugie z kolei to był tylko obiad w restauracji z rodziną, przyjaciółmi, tak myślę, że na 15 osób, więc dwie różne ceremonie, obie były wspaniałe. Ale muszę przyznać, że jestem też zaskoczony tak wielką frekwencją na dzisiejszej gali ślubnej w Kaliszu. Mnóstwo po prostu ludzi, przewijają się tutaj no, tysiące osób od samego rana. A też tak przyjemnie mi jest też w mieście, ponieważ w ogóle moja rodzina pochodzi z Kalisza, ze strony taty. Także muszę też odwiedzić tutaj Kalisz i cmentarz miejski i zrobić porządek na grobach i zająć się tym wszystkim, bo wiele lat jakby tu mojego taty nie było, więc zamierzam wrócić do tych rodzinnych tradycji, tu naprawdę pobyć. I też miałem wielką przyjemność spotkania z chłopcem niepełnosprawnym, Adrianem z Domu Pomocy Społecznej, więc zakolegowaliśmy się i też jak będę tutaj wiosną, to odwiedzę Dom Pomocy Społecznej w Kaliszu. Jeszcze na koniec poproszę jakieś rady dla młodych ludzi, jak ten dzień, czy powinniście, no wiadomo, że stres jest, ale na co powinni zwracać uwagę tego dnia? Ja myślę, że powinni myśleć o swoim komforcie, o swoim dobrym samopoczuciu i jakby pod siebie to zrobić, żeby się nie przemęczyć, żeby to miło wspominać, bo to ma być dla nich święto, a nie dla wszystkich gości dookoła. Także myślę, że fajnie, że na tej gali można znaleźć fajne pomysły i na ceremonie, i na różne pomysłowe gadżety, i na piękne suknie ślubne, i na były super pokaz fryzur, jestem pod wrażeniem również, i na męską modę, to ja sama akurat Giacomo Conti, tak wygląda ich garnitur, podoba mi się naprawdę, więc ja też znalazłem coś dla siebie, można powiedzieć, tak na scenę po prostu, może nie na ślub. No i tancerki brazylijskie chyba też przypadły do gustu. No tancerki były przepiękne, to po prostu były tłumy tu z tyłu, mnóstwo panów stało, no naprawdę tak tańczą obłędnie. Nie wiem ile lat trzeba ćwiczyć, żeby taką precyzję i szybkość ruchów, Ta uroda. No uroda błędna, tak. Drodzy Państwo, chapeau bas. Brazylijskie tancerki rozgrzały przede wszystkim męską część publiczności.
Organizatorzy przekonują, że targi ślubne są doskonałym rozwiązaniem dla par narzeczeńskich. Myślę, że to jest najistotniejsza sprawa. Mogą załatwić wszystko jednego dnia, zaoszczędzić mnóstwo czasu i mnóstwo pieniędzy, ponieważ mogą u nas spotkać przedstawicieli każdej branży, jeżeli chodzi o usługi ślubne, więc nie muszą poświęcać kilku dni, tygodni, miesięcy na to, żeby sobie wszystko zorganizować. Jest mnóstwo konkursów, w których można wygrać cenne nagrody. Na stoiskach poszczególnych firm można uzyskać bardzo duże rabaty na zakup poszczególnych rzeczy, akcesoriów, także zapraszamy, bo warto. Prosto z gali ślubnej w Kaliszu pozdrawiam bardzo serdecznie wszystkich widzów Ostrów 24 TV. Trzymajcie się ciepło, podobno zima ma być aż do połowy kwietnia. Cześć.